anioła zboru w Efezie napisz. A to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją. I wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Jeż mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I spełniaj uczynki, takie jak pierwej. Amen. Wielu religijnych ludzi bierze ten werset i mówi: Bóg bardziej ceni sobie Twoją miłość niż różne Twoje działania. Zobacz, co tu jest napisane. Ale te wersety w ogóle o tym nie mówią. Apostoł mówi: mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Spełniaj uczynki takie jak pierwej. Trudź się dla szerzenia Królestwa Bożego. Amen. Bądź w tym wytrwały. Miej w nienawiści wszelką nieprawdę. Śmiało konfrontuj tych wszystkich, którzy się podają za moje sługi, a nimi nie są. Amen. Oto miłość do Boga. Tak się kocha Boga. Tym się kocha Boga. A jak się o tym zapomniało, to się stanęło w rozwoju. Chcę się modlić o tych z Was, którzy albo się cofnęliście, albo stanęliście w rozwoju. Nie o tych, którzy się rozwijacie. Nie chcę się o Was modlić. Chcę się modlić o tych z Was, którzy się cofnęliście, albo stanęliście w rozwoju. Chcę się modlić o tych z Was, którzy się ucywilizowaliście. Rozumiecie? O tych z Was, którzy przestaliście się trudzić na rzecz Królestwa Bożego. Trudzić się. Wiesz, co to znaczy? Wiesz, co to znaczy za słowo trudzić się? To znaczy, że przechodzi się przeszkody, aby sięgnąć po sukces w Królestwie. Diabeł wielokrotnie prowadzi ludzi pozornymi ścieżkami. Pozornymi ścieżkami. I mówi: idź tędy, tu jest łatwiejsza droga. Ale to słowo mówi tak: trudź się dla szerzenia mojego królestwa i bądź w tym wytrwały. Wytrwały bądź. I miej w nienawiści zło. Jeżeli się ucywilizowałeś i zło jest dla ciebie dzisiaj tolerowane. Jeśli tolerujesz zło, to chcę się o ciebie modlić. Może gdzieś ci w głowie przeleciały informacje o tym, że już tak bardzo dojrzałeś, że nie przeszkadza ci zło. To jest modlitwa dla ciebie. Jeżeli przestałeś konfrontować ludzi, którzy są pseudosługami Bożymi, bo pomyślałeś sobie tak: jestem tak mocno w Panu, teraz będę ich kochał. To wiesz, co ci powiem? To nie jest miłość według tej księgi. Bo on go za to chwali, ten Kościół, że doświadczyłeś pseudoapostołów i uznałeś ich za fałszywych. Dokonałeś prawdziwego sądu. Jeżeli przestałeś sądzić sprawiedliwie, to jest modlitwa dla ciebie.
A rozumiesz, o czym mówię? To jest bardzo ważne. No, bardzo ważne. On mówi, pamiętaj, z jakiej wyżyny spadłeś. Zobaczmy, skąd spadłeś. Do końca twoich dni masz się trudzić dla szerzenia Bożego Królestwa. A rozumiesz? Do końca dni masz być wytrwały w tym. Do końca dni masz mieć w nienawiści zło. Do końca dni masz doświadczać tych, którzy się podają za sługi Boże, a nimi nie są. Masz ich konfrontować słowem i czynem. Masz to robić. On mówi, pamiętaj, z jakiej wyżyny spadłeś. Nie masz konfrontować świata. Masz konfrontować tych, którzy podają się za sługi Boże, a nimi nie są. Rozumiesz to słowo? On mówi, to jest miłość. To jest ta miłość. To o tą miłość tu chodzi. To jest taka miłość. To miłość jest właśnie. To jest ta miłość. To miłość jest. To jest ta miłość. Jeśli się cofnąłeś w rozwoju, przestałeś się rozwijać w jakiejś dziedzinie, dziedzinie, która ma szerzyć królestwo, chodź tutaj. Jeżeli przestałeś, przejdź na to, żeby mieć dużo pieniędzy, a cofnąłeś się i powiedziałeś, wystarczy mi to, co mam. Jesteś egoistą w swojej duszy. Jak to tobie? A gdzie dla innych te pieniądze? Jeśli powiedziałeś, że już mi jest dużo łatwiej. Rozumiesz? Już nie muszę się trudzić dla królestwa. To chcę, żebyś dzisiaj z tego pokutował. Powiedz, Boże, ja chcę się trudzić dla królestwa. Boże, ja chcę być w tym wytrwały. Boże, ja chcę nienawidzić wszystkiego, co jest przeciwne Twoim prawdom. Boże, ja chcę sprawiedliwie sądzić tych, którzy podają się na Twoje sługi, a nimi nie są. Chcę tego. Musisz chcieć tego. Więc Boże, ja chcę się rozwijać finansowo. Ja chcę się rozwijać w relacjach z innymi ludźmi. Ja chcę, chcę. To jest ważne. Nieważne, czy w jakich konfiguracjach służyłeś Bogu, czy służysz. To jest nieistotne. Jak się cofasz, przychodzi diabeł. Rozumiesz? Nie możesz się cofać. Powiedz, że nie będziesz się cofał. Powiedz, że wychodzisz z miejsca wycofania. Powiedz, że nie będziesz w tym miejscu. Powiedz, Boże, ja zapłacę każdą cenę za to. Zapłacę za to wytrwałością moją. Zapłacę za to. Boże, mam wszystko od Ciebie. Mam z czego zapłacić. Mam z czego zapłacić. Szaka taralara heke dene mene sere lere de. Eloho koro loro lara mada nana na sere laje. E koloro loro hodem na senas. Niech słowo prorocze dotyka tych ludzi, Ojcze. Niech dogłębnie ich przenika. Tobie wszelka chwała. Niech dogłębnie ich przenika. Tobie wszelka cześć. Niech dogłębnie ich przenika. Już na wieki. Szara lara lene kenedy.